czasami w życiu zmiany są potrzebne. Strasznie wiele lat jeździłem w Gorzowie, dużo zrobiłem dla tego klubu. Była inna koncepcja po prostu na skład. Ja bardzo się cieszę, że tutaj zostałem dobrze przyjęty w Grudziądzu i będę wszystko robił, żeby zrobić dobry wynik. Żużel jest bardzo dzisiaj skomplikowanym sportem. Te ustawienia grają taką rolę, że jest to aż przerażające czasami, no ale tak jest. No, miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie, jak i w lidze, i w tych zawodach indywidualnych, czy w Grand Prix, będę jechał na tym poziomie dobrym, na którym jeździłem wcześniej i wszystko będzie ok. Mi się wydaje, że takich rozmów większych nie było. Od razu po tym, gdy dowiedziałem się, że nie ma dla mnie miejsca w Gorzowie, to skontaktowaliśmy się tutaj z klubem z Grudziądza, z prezesem i ja bardzo tutaj byłem mile zaskoczony, że mnie chce. Ja także się cieszyłem, oni także, więc będę wszystko robił, żeby tutaj kibice byli ze mnie zadowoleni i będę chciał jak najwięcej punktów dowozić dla klubu. Będę się starał pojechać jak na najlepszym poziomie. Wiadomo, nigdy nie będę Buczkowskim dla Grudziądza, bo on tutaj się wychował i jest, tak jak powiedziałeś, tutaj legendą. Ale mamy bardzo dobry kontakt. Praktycznie od juniora jeździliśmy razem. Także wybrał inną drogę. Też miał ciężki sezon, więc miejmy nadzieję, że i Krzychu po sezonie będzie zadowolony. Ja także, więc i będziemy robić punkty do obecnych klubów. Na pewno będziemy dużo trenowali przed sezonem, żeby się wjechać w ten tor. Teraz jest tor zmieniony, już tam tego praktycznie nie ma, więc miejmy nadzieję, będzie to plus. A nawet ten bieg, co wspomniałeś z Tomkiem Golobem i ten chyba mecz, zrobiłem wtedy 13 punktów, że ten mecz także pokazał, że jak miałem dobre ustawienia, to nawet mogłem fajnie się z mistrzem świata pościgać, więc miejmy nadzieję, że ten miesiąc przepracuję przed sezonem czy więcej i będę tak spasowany z tym torem, żeby wozić punkty tutaj dla klubu i dla kibiców. W Gorzowie już tak mi się wydaje, byłem strasznie długo i wszystko było ok, super klub, ale tak jak powiedziałeś, czuję nową energię, nowe cele, poznam nowych ludzi, nowy tor. Więc wszystko jest na plus. Wróciłem do Grand Prix, z czego bardzo się cieszę, bo wiem, że mistrza świata odebrała mi tylko kontuzja i cały czas dążę do tego, żeby nim być, więc będziemy wszystko robili, żeby był wynik. No, fizycznie zawsze przygotowuję się w Lesznie z chłopakami, z tymi praktycznie, którzy jakby nie żyją od lat w Lesznie, ale mieszkają w Lesznie. A sprzętowo jeszcze cały czas rozmowy trwają i będę chciał tutaj do jak najlepszej stajni tuningowej się dostać, bo tak jak mówię, sprzęt jest na dzisiaj bardzo ważny i jeżeli jadę w Grand Prix, no to muszę mieć szybkie silniki. Nawet ostatnie mecze, czy to innych klubów i zawodników, którzy mieli na przykład duży problem w sezonie dostać się do składu, dostając sprzęt od mistrza świata przykładowo, jadą na wyjazd i robią po dwucyfrówki. Więc takie mecze tylko mnie utrwalają w tym i utwierdzają, że no motocykl to jest jednak 80% i każdy z nas potrafi jechać, tylko tak jak mówię, to stosowanie ustawień jest bardzo ważne i później wygrywasz, psychicznie jesteś dobrze przygotowany, wszystko dobrze robisz, to wszystko działa, a jak masz ten problem, tak jak w tym sezonie dużo zawodników miało przez to, że było mało jazdy, no to robi się później duży problem i trzeba coś kombinować, więc życzyłbym sobie i moim kolegom z drużyny, żebyśmy trafili od początku i będzie wynik. Mi się wydaje, że fajnie, nigdy nie jeździłem z nikim w drużynie. Jest to trzykrotny mistrz świata. Będę się chciał jak najwięcej z niego nauczyć i podpatrzeć. Będzie dobra atmosfera, mi się wydaje. Przemo także jest tutaj bardzo dobrym zawodnikiem. Kenneth Bierę, do tego doszedł młody Krakowiak. Także miał udany sezon za sobą. Więc mi się wydaje, że będziemy mieć fajne spotkania, czy jakieś zebrania i porozmawiamy, kto co ma robić. I przede wszystkim wynik, bo jak jest wynik, to jest atmosfera i kibice są zadowoleni, a gdy nie ma tego wyniku, to później właśnie koło się zamyka, więc przede wszystkim musimy wygrywać mecze. Zielona Góra przed sezonem wszyscy mówili spadnie jako pierwsza, jechali playoffy. Inny zespół miał mieć medale, w ogóle nie był w playoffach. A Gorzów po 6 kolejkach mieliśmy iść do pierwszej ligi, a jechaliśmy w finał, więc to pokazuje, że już dzisiaj niestety
papier nic nie oddaje, wystarczy, że jeden zawodnik nie trafi ze sprzętem, drugi sobie coś po prostu zrobi kontuzję i klub się rozpada, więc dużo szczęścia, dobrego, szybkiego motocykla. My wszyscy przepracujemy zimę, bo każdy z nas to robi, bo jest profesjonalistą i będzie dobrze. Tak, no jak to internet, jak wygrywasz challenge w sobotę, to jesteś super, a w niedzielę na drugi dzień, jak robisz mało punktów, to się nie nadajesz do żużla, więc takie życie. No, na pewno ja i Przemu nie chcemy przegrywać. Trenujemy bardzo ciężko, pracujemy, inwestujemy pieniądze w sprzęt i no co mogę powiedzieć, na pewno się będziemy starali pojechać jak najlepiej i mieć dobry wynik.